Cześć kochani, witam Was po powrocie z naszego wypoczynku. W pełni zrelaksowani, ale trzeba wrócić do rzeczywistości. Nadchodzi rok szkolny pomału, trzeba się pomału przygotować. Ksawery wczoraj też już wrócił z kolonii, ale walizka jeszcze nie rozpakowana. Dzisiaj ją pewnie rozpakuję, ale za chwilę, bo lecę teraz do lodziarni i lecę po zakupy. Trzeba uzupełnić wszystko. Jak wróciliśmy w niedzielę, na szczęście to była niedziela handlowa, więc szybciutko ogarnęliśmy obiad, bo wróciliśmy dosyć wcześnie, w godzinach popołudniowych, nie stawaliśmy na obiad. I ja rozmroziłam w niedzielę żebro, bo miałam, więc zrobiłam zupę ogórkową, żeby była na poniedziałek i na wtorek. I tak też było. Zupę ugotowałam w nocy praktycznie, do rana sobie przestygła, schowałam do lodówki i jest zupa na dwa dni. Kupiłam też w niedzielę schab w Lidlu, ten pokrojony, ale to później Wam pokażę. Jadę teraz do lodziarni, wszystko ogarnę i jadę też do Biedronki, muszę zrobić zakupy. Pokończyło się parę rzeczy, w lodówce jest ogólnie pusto, bo zapasów większych nie robiłam. Nikola to, co miała, to jeszcze zostało do jedzenia, a ja wcześniej starałam się opróżnić tą lodówkę, żeby nie było jakichś, wiecie, strat później w spożywce. I tak. Wróciliśmy, później poopowiadam Wam jeszcze jak i co, bo w filmie nie wszystko było, nie wszystkie moje odczucia, ponieważ film byłby po prostu za długi, więc później Wam jeszcze poopowiadam, a teraz pędzę do lodziarni i z Wami widzę się po prostu za chwilę. No i jestem już, kochani, po lodziarni, jestem już po zakupach, pokażę Wam też, co kupiłam wczoraj. Zakupy są bardzo mocno okrojone, ze względu na to, że my z mężem planujemy, jeszcze nie wiem, co z tego wyjdzie, od 1 września wejść po prostu, jakby to powiedzieć, w pewien program, w pewien projekt, ale jeszcze musimy chwilę poczekać. To się lada moment powinno rozwiązać, myślę, że dzisiaj, więc może jeszcze dzisiaj coś w filmie o tym powiem. Zobaczymy, może nie. W każdym bądź razie dogaduję takie, że tak powiem, ostatnie szlify, czy po prostu musimy zobaczyć, jak to będzie wyglądało, czy wejdziemy w ten projekt, czy nie. Chcemy być w nim razem, więc zawsze razem to łatwiej. Oczywiście będzie to się tyczyło zmiany naszego stylu obecnego życia. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Dlatego zakupy są, że tak powiem, takie podstawowe, bazowe. No i nie tylko w sumie, bo jest kilka takich rzeczy, które wpadły na przykład z metkami. I od tego zaczniemy, czyli to są zakupy, które zrobiłam w niedzielę, wracając z gór. Zajechałam później, zaleciałam szybciutko do Lidla, oczywiście mam go pod nosem, więc najbliżej, ponieważ potrzebowałam czegoś na obiad, tak jak Wam wcześniej mówiłam, z tą zupą ogórkową, no i potrzebowałam ogólnie kilku rzeczy, więc zakupiłam właśnie wtedy schab dwa razy. Ten schab będę obsmażała i następnie wrzucę go do gotowania, on się będzie gotował i zrobię z tego sos w takich kawałkach, nie będę go kroiła na małe kosteczki. I to będzie obiad u mnie na środę i na czwartek. Następnie to, co trafiłam z etykietkami, to syropy z Monina. I mamy tutaj syropy, już Wam zaraz pokazuję, to są te mniejsze pojemności. Ale one są fajne, dlatego że wiecie, jest mniejsza szansa, że skiśnie. Mamy tutaj pina colada, mamy tutaj orange spritz, czyli do Aperola, i mamy tutaj mojito. Więc takie trzy syropki mamy. Oczywiście z tyłu są podane również przepisy, w jaki sposób te drinki zrobić. I słuchajcie, ja za te trzy syropki zapłaciłam 4,50, więc cena świetna. Co jeszcze trafiłam z etykietką? Trafiłam żelki minionki po 2,24. Żelki u nas schodzą, każdy lubi żelki, ja też czasami lubię sobie żelka ciapnąć, więc
dla mnie ok. Oczywiście kupiłam włoszczyznę, która poszła już do zupy. Żeberko miałam i kupiłam już śmietanę, która też była rozpoczęta i wykorzystana. Trafiłam również z Herbapolu melisę i to jest melisa z pigwą, z etykietką. Takich herbaty zawsze biorę, dlatego że u mnie bardzo dużo takich herbat właśnie schodzi, typu melisa, typu mięta, typu pokrzywa, właśnie tych owocowych z Herbapolu. One są po prostu przepyszne i za to zapłaciłam 2,24. A drugą właśnie kupiłam miętę z jabłkiem, również z etykietką i za to zapłaciłam 2,49. Żeby zaraz nie było, że coś przeterminowane, data ważności, mamy czerwiec 2024 i tu mamy maj 2024, więc daty są długie i to są moje całe zakupy, jeżeli chodzi o Lidla, całe, bo one były takie, wiecie, na szybko wpadłam po śmietanę, po inne rzeczy, no i dzisiaj byłam właśnie w Biedronce. I jeszcze te Biedronki muszę podjechać, dlatego że w Biedronce jest w tym momencie woda muszynianka w promocji, a u nas już się skończyła, mój mąż i chłopaki piją muszyniankę, więc i Nikola pije muszyniankę, ona się ostatnio przerzuciła na muszyniankę, ja jakoś z Ksawerem wolimy bardziej na łęczowiankę, żeby zaraz nie było, że mamy filtrowaną wodę, że mamy oczyszczoną wodę i że mamy też filtry Brita, mamy, ale mi ta woda nasza z kranu po prostu nie smakuje. Może dla innych to jest bez znaczenia, ta woda. U nas nasza woda naprawdę jest dla mnie po prostu niesmaczna. Nie kupuję, znaczy nie filtruję u nas wody, bo my mamy filtry w kranach pozakładane, ale mi ta woda po prostu nie smakuje. Tak samo jak z dzbanka nie kupowałam. Wiem, że tu dużo się wydaje na plastik, bo butelki i tak dalej, ale po prostu nam ta woda nie smakuje. Więc dla mnie smaki wody są rozpoznawalne. Jakby mi ktoś podstawił, nie wiem, 10 szklanek i nalał 5 szklanek jednej wody i 5 szklanek różnej wody, to ja bym rozpoznała, która woda jest, że tak powiem, ta sama. Ja potrafię, nie rozróżniłabym, że to jest cisowianka, to jest taka, ale rozróżniam smak wody. I na tym ten temat ucinam, bo wiem, że tu za chwilę się często pojawia taki komentarz, jak pokazuje wodę w zgrzewkach czy coś, że przecież są dzbanki. Może jest to też i kwestia wody, jaką wy macie u siebie. U nas woda jest po prostu niesmaczna. Ja na przykład bardzo lubię wodę, jak jeździłam do babci, do Janowca, naprzeciwko Kazimierza Dolnego jest prom. I tam w Janowcu na przykład mają przepyszną wodę, jeżeli chodzi o wodę w kranach. Tamtą wodę naprawdę z kranu można pić. Dobra, przechodzimy. Kupiłam ogromny miód. Za miód zapłaciłam w Biedronce 29,99 bodajże. I tu jest 2 kg. Kupiłam go ze względu na to, że już się zaczyna papryka i prawdopodobnie ja jutro pojadę i jutro kupię paprykę, bo już widziałam, że u nas na targu 5 kg papryki kosztuje 18 zł. Tak? Czyli wychodzi po 4,50 papryka. Więc stwierdziłam, nie, mniej. Poczekajcie, nie, 22 zł chyba kosztowało. Tak, 22, bo przeliczałam, że to po 14,50 chodziło. W każdym razie kupiłam, po 4,50. Kupiłam duży miód, bo będzie mi potrzebny teraz. A na zimę też miód się przyda. Moja Nikola lubi na przykład ser biały z miodem. Mój mąż zresztą też tak lubi. Ja w sumie też lubię, ale rzadko to jem, bo jakoś nie chce mi się nigdy po ten miód sięgać. Może będzie stał gdzieś tutaj bardziej, wiecie, na widoku, to może będzie też do słodzenia na przykład herbaty, chociaż u nas nikt nie słodzi. Ale wiecie, okres jesienno-zimowy, trzeba się wspierać. Kupiłam żelki, jest teraz promocja na żelki, jeżeli chodzi o Biedronkę, 2 plus 1 gratis z tego candy, więc gdzieś tu jest jeszcze trzecie opakowanie. Kupiłam również jogurty, Ksawery już wrócił, więc jogurty też wracają do łask, Nikola jeszcze miała tamte, co zostały. Więc musiałam już jogurty dokupić. Kupiłam również popcorn. Kupiłam 3 popcorny maślane i kupiłam 3 popcorny solone. Troszkę niezdrowych rzeczy też jest, bo już dawno nie robiłam zakupów. Śliwki są w Biedronce po 1,99 zł. Nasze polskie, więc wzięłam, bo nie mam żadnych owoców. Jednego banana mam tylko. Nie mam żadnych owoców, ani borówek, ani nic. Będę jechała się do lodziarni, to pewnie zalecę na targ i po prostu kupię jeszcze borówki, bo już się borówki pomału kończą. Jedną śmietankę 30, dlatego że będę robiła tego
ten łosoś, o którym Wam mówiłam, jak oglądaliście film z naszego odpoczynku w Termach Wania, mi to danie tak po prostu posmakowało, że stwierdziłam, że muszę je odtworzyć. Dlatego wzięłam jedną śmietankę 30. Muszę rozmrozić łososia, mam dużo. Jogurt truskawkowy 2 razy oraz jogurt jabłkowy 2 razy. Tu jest również promocja, przy zakupie 2 sztuk jest taniej. A o ile taniej, to zaraz Wam powiem. 2,4, czyli wychodzi 3,50 za 2, po złoty 75. Więc bardzo fajna cena. 2 razy makaron, nitki do makaronu. Makaron do makaronu, do rosołu oczywiście. Wzięłam również, u nas ostatnio już była kawa Jacobs Crema. Troszkę słaba, ale zobaczymy. Ja tej raczej nie piłam. Lawatce kremę piłam i ona mi nie smakowała. A z kartą Biedronka ona była po 34,99. Normalnie 49 bez karty. Więc patrzę się, bo moja Azji coś wypolowała. Więc wzięłam, bo już kawa mi się kończy. A że tak powiem, teraz dusi grosz jestem i patrzę mocno, więc nie zamawiam droższe, jak widzę coś tańszego. Również kilka pomidorków wzięłam, jak widać naprawdę kilka, właśnie do tego łososia. Tu kolejne jogurty. Jogurtów wzięłam kilka. Wzięłam również szczypiorek do jajecznicy i również właśnie do łososia. Wzięłam 2 soki, bo też jest teraz promocja po 2,49, jeżeli się kupuje z kartą Biedronka i chyba przy 2 sztukach, więc wzięłam 2 sztuki, a mi są soki potrzebne, ponieważ tam stoi takie coś. Nie widzicie, to jest pewien suplement, który ostatnio ja piję. No i on jest na razie taki w smaku nie najlepszy, on będzie za chwilę zmieniony w smaku, ale w każdym bądź razie ja go po prostu piję z sokiem, bo łatwiej przechodzi, znaczy łatwiej przechodzi. Jest po prostu smaczniejszy. Jeden brokuł, też do tego dania z łososiem. Wzięłam również ketchup, bo nam się skończył. Jakoś nie mam kiedy ani podjechać do Selgrosa, ani siąść i na Allegro zamówić. Zresztą na Allegro muszę zamówić z mojego Fanexa 4 sztuki. I no to znów, no tu wydam 5 zł, a tam wydam, czy 3,70, 3,90 chyba ketchup kosztuje, a tam wydam 40, żeby była gratisowa przesyłka, żeby to miało w ogóle sens. Wzięłam również płyn do płukania Lenora. Powiem szczerze, tego jeszcze nie miałam, bardzo dużo osób go chwali. Pokończyły mi się, już ten włoski też mam końcówkę, więc stwierdziłam, że wezmę i zobaczę, jaki to ma w ogóle smak, zapach. Ładny ma zapach, taki świeży. Zobaczymy, jak to się będzie trzymało na ubraniach. Muszę zadzwonić też do bratowej, bo ostatnio był u nas właśnie brata syn i jego koszulka tak przepięknie pachniała. Ja byłam w 100% pewna, że on się wyperfumował jakimiś perfumami. A on mówi, że nie, że mama po prostu tak pierze. I muszę zadzwonić, czy ona jakoś później ten płyn leje, czy to jakiś konkretny płyn ona kupuje. No te ciuchy tak przepięknie pachną, że po prostu... Nie wiem, dajcie mi znać, co wy robicie, bo ja używam, ja normalnie wsypuję proszek, wsypuję do drugiej komory płyn do płukania, tyle ile trzeba, według zaleceń producenta, wkładam pranie i zazwyczaj wyciągam je od razu i bardzo rzadko, kiedy te ciuchy mi pachną tak, wiecie, że z szafy wyciągam i nadal czuję zapach. Ten zapach jest taki, wiecie, prosto po wypraniu, a później on mi gdzieś schodzi. I miałam i te Cocolino, i Lenora kiedyś używałam. Kiedyś był fajny Lenor z tą niemiecką flagą. Już teraz go nie ma, nie mogę go dorwać ani na Allegro, ani nigdzie. A tamten Lenor faktycznie przepięknie pachniał i bardzo długo się zapach utrzymywał. Dajcie mi znać, czy wy macie coś takiego, że te ciuchy wam po prostu pachną i pachną. Tylko mi nie chodzi o żadne saszetki, dodatkowe globułki, te takie, wiecie, kuleczki, co się wrzuca z Lenora po 26 zł, bo ja to testowałam i to u mnie nie działało. Nie wiem, czy to w innym momencie trzeba po prostu nalać ten płyn do płukania. Nie mam pojęcia, no coś jest nie tak, bo te ciuchy nie pachną tak, jakbym chciała, żeby pachniały. Następnie kupiłam chleb w Biedronce. Kupiłam cukier, 2 kg wzięłam, jest u nas w Biedronce po 4,99. Byłam też w Lewiatanie, jest po 6,49. Kosmiczne jakieś kwoty w ogóle się tworzą na ten cukier. Ja nie szaleję z zapasami, wzięłam tyle, żeby mi do tej papryki starczyło i do czego, a bo ciasta będę robiła, jak Sowerego urodziny są za 2 tygodnie, więc będę robiła na pewno jakieś torty dla niego i jakieś ciasto.
Większej imprezy nie robię, ale gdyby ktoś przyszedł, to znaczy myślę, że ogólnie na tort zaproszę, więc zobaczymy. Jedne chusteczki, też jest promocja na nie, jeżeli chodzi o, tylko nie wiem, czy nie trzeba było dwóch sztuk kupować, chyba nie, bo pisało, że z kartą Biedronka, nie było, że dwa razy. I tyle by było, jeżeli chodzi o moje zakupy z Biedronki i z Lidla. Byłam jeszcze w Lewiatanie. W Lewiatanie kupiłam takie kości wieprzowe, czyli takie żeberka w sumie, tylko one są pocięte w takie kostki. I zobaczymy, jak to wyjdzie. One były po 5,59 za kilogram. Ja je sobie podzielę i będę miała właśnie na zupę. I wzięłam również mięso z szynki, bo było bardzo ładne, było po 15,99, więc fajna cena. Kolejną rzeczą, którą wzięłam, to oczywiście dwa chlebki, bo już dzisiaj nie mamy ani kromki chleba, cały chleb został wyjedzony. Jeden chlebek żytni z ziarnami, uwielbiam ten chleb, a drugi chlebek taki pasterski, pytlowy. U mnie go dzieci bardzo lubią. I co wzięłam? No i wzięłam oczywiście paluszki z Lubelli. I to są moje całe zakupy. Nie żegnam się z Wami, bo jeżeli się okaże, że dzisiaj się jeszcze czegoś dowiem na temat właśnie tego pakietu, w który chcemy z mężem wejść, to po prostu Wam w dzisiejszym filmie o tym powiem, bo to wszystko rusza od 1 września, więc musimy jeszcze dogadać pewne rzeczy, czy nam się uda w to wejść, czy nie. Więc po prostu przyjdę się pożegnać do Was później, bo raczej na zakupy się już nie wybieram, a ja dzisiaj idę też do lodziarni, więc wrócę dopiero wieczorem. Dobra, żegnam się na razie z Wami, na razie, a jak nic się dzisiaj nie wydarzy, to przyjdę i się pożegnam tak docelowo. No i widzicie, kochani, jaka ze mnie gapa? Przecież ja Wam mówiłam przed wyjazdem, że pokażę Wam, co do mnie przyszło z Madame Justine. Na razie nie mam żadnego telefonu co do tego projektu, nad którym ostatnio, że tak powiem, pracujemy. Także zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Ja strasznie nie lubię mówić o takich rzeczach, które nie wiadomo, czy wypalą, tak? Niby powiedziane, że wypalą, ale w sumie to nigdy nic nie wiadomo, dopóki się tego czegoś już nie ma w ręku. Ale dobra, w takim razie pokażę Wam właśnie, co sobie w tym miesiącu zamówiłam w Madame Justine. Przypominam Wam, że jest to mój zestaw, który lada moment zniknie ze sprzedaży, więc jest to ostatni moment na złapanie tego cudu. Czyli mamy tutaj maść do stóp. Ona jest z mocznikiem, więc ona świetnie sobie radzi z popękanymi piętami, przesuszonymi stopami, po tym piasku, po kurzu. Teraz stopy są odkryte, więc niszczą się i przesuszają o wiele, wiele bardziej niż jesienią czy zimą. Więc maść na stopy jak najbardziej, bardzo gorąco polecam Wam. Wiecie, że to jest mój hicior. I mamy tutaj maść o zapachu gumy balonowej. Odżywcza, natłuszcza, zawartość witamina A, E, ma działanie zmiękczające i kojące do pielęgnacji suchej, spękanej skóry. Olej kokosowy, masło shea. Więc to mamy w maści. Następnie mamy serum z witaminą C. Pamiętajcie o witaminie C. Mamy teraz przebarwienia. Jak wiecie, u mnie też tych przebarwień, szczególnie teraz, naprawdę wyskoczyło mi mega, mega dużo. Bardzo dużo. Po prostu filtry działały swoje, ale wiadomo, ja nie miałam też na sobie czapki, jak leżałam w tych termach, więc odpokutowała to moja cera. Jak ja siebie zobaczyłam w domu, jak przyjechałam w moim lustrze, po zmytym makijażu, w normalnym świetle, bo w hotelach te światła to są takie, wiecie, przekłamane, to po prostu aż mnie zatkało. Naprawdę przebarwień mam od groma. Już dawno takich nie miałam. No ale niestety, jak jest poparzenie na ramionach, no to i na twarzy musiało coś być. I balsam silnie nawilżający. To jest produkt numer 3. On jest o zapachu zielonej herbaty. Tak? Balsam o zapachu zielonej herbaty. Dokładnie. Taki bardzo orzeźwiający, lekki. Szybko się wchłania. Można go stosować rano, jak i wieczorem. Także bardzo fajne. No i olejek do skórek i do dłoni. Najbardziej polecam na noc, bo on taką zostawia dosyć długo tłustą konsystencję, ale rano Wam podziękują dłonie za tą kurację. I pamiętajcie, że ten zestaw By Marta w biegu jest już ostatnie dni. Miał być do końca sierpnia, ale myślę, że o kilka dni września zahaczy, dlatego że nie dostałam jeszcze
projektu, jak będzie wyglądał mój nowy zestaw, który już został ustalony. Więc myślę, że jeszcze kilka dni września będzie, ale to jest kwestia kilku dosłownie dni, więc jeżeli się zastanawiałyście nad moim zestawem, który jest przeceniony o 30%, to łapcie ostatnią szansę, bo później może już takiej szansy nie być, znaczy na pewno nie będzie, nie wiem kiedy ona wróci. Następnie wybrałam sobie maskę wygładzającą, odżywczą. Pachnie może nie najpiękniej, ale ona ma nie pachnieć, a ma działać, a zapach jest tak naprawdę tylko wyczuwalny przy nakładaniu, później już go nie czuć. Ona bardzo fajnie działa, bardzo fajnie napina, odświeża, ujędrnia tą skórę. Dla mnie to jest taka, nawet bym powiedziała, maska nie tyle na noc, co maska bankietowa, bo te efekty widać naprawdę w sumie od razu po użyciu tej maski. Ja ją trzymam około 20 do 30 minut, reaplikuję jeszcze raz, więc dokładam po prostu, bo czasami jest tak, że skórę mocno wymaga i ona się szybko mi próbuje wtopić, zastygnąć, więc ja z reguły jeszcze dokładam tej maski. No oczywiście, co ja, bez tego by chyba nie mogło być, krem do rąk o zapachu ciasteczkowym. I tym razem wzięłam również serię Loyality, ale wzięłam już ją w kremie do twarzy i w kremie do oczu. Nie brałam serum. Ostatnio miałam serum i poszło dla Was na rozdanie. I słuchajcie, jeżeli chodzi o serum, bo kiedyś było takie pytanie i ja powiem szczerze, zapomniałam na nie odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o serum Loyality, to było pytanie o stężenie retinolu w tym serum. Tam jest 3% stężenie retinolu z lukrecji, więc jest takie naprawdę fajne, a w tym kremie jest 1%. Więc stąd też takie fajne działanie jest tych kremów. Wiecie, że ten krem jest bardzo leciutki, należy go też mieszać, jeżeli się rozwarstwi. Ten mi się nigdy w życiu nie rozwarstwił, ten mi się rozwarstwia po mniej więcej 2 tygodniach stosowania regularnego, ale wystarczy go wymieszać i można go dalej spokojnie używać. Jest to naturalny efekt, nie jest to w żaden sposób wada tego kosmetyku. Praktycznie każdy krem się tak zachowuje. Jeszcze nie miałam takiego opakowania, które by się zachowało inaczej i tak samo miała moja mama ostatnio ten krem i teściowe. W sumie to teściowej się nie pytałam, czy jej się rozwarstwił, ale mojej mamie się rozwarstwił też. I też jej mówiłam, że to jest normalny etap, że jest wszystko ok, one mają długą jeszcze datę ważności. Więc 2 kremy wypchane z składnikami aktywnymi. Już jak mnie śledzicie stale, to już i tak wiecie, co ja będę mówiła. Tylko się możecie zastanawiać, co ewentualnie w tym miesiącu jeszcze dobrałam. Więc dobrałam jeszcze olejek do włosów średnioporowatych dla mojej Nicoli. Coś, co Wam bardzo gorąco polecam teraz po lecie, to jest właśnie ten krem silnie nawilżający i najlepiej na noc go nakładać. W tym etapie, ja nie mówię, bo on się na dzień też świetnie wchłania, pod makijaż też jest super, ale on po prostu ma tak silne działanie nawilżające, że naprawdę wydaje mi się, że jeżeli stosujecie już teraz jakąś taką kurację, wiecie, bardziej wyciszającą po tym lecie, chcecie bardziej nawilżyć tą skórę, bo była na wiatry, piaski i inne warunki atmosferyczne narażona, bardzo zobaczycie fajne efekty rano, po zastosowaniu na noc, rano, jak ta skóra jest tak wypoczęta, jest tak promienna, tak fajna. Ja ten krem nawet wzięłam sobie w termy i byłam bardzo zadowolona z efektu rano, dlatego ja tam po prostu nie zauważyłam, że jest aż tak dużo u mnie zmian przebarwienia pigmentacyjnych właśnie posłonecznych. Ze względu na to, że tam było światło, a moja skóra po prostu wydawała się wypoczęta i promienna. No i ostatnią rzeczą, którą zamówiłam już teraz, to jest retinol, dlatego że w zeszłym roku w październiku retinolu zabrakło w dostawach dla influencerów. Trzeba było poczekać, więc teraz już z zapasem sobie zamówiłam, bo to jest paczka, którą ja dostaję od marki każdego miesiąca i w tym miesiącu właśnie wybrałam sobie retinol. Wiecie, że jest to moja kuracja. No w tym momencie stosuję inne kosmetyki, ale jak tylko tamte mi się skończą, do tego i do kwasu.
Do kwasu migdałowego, tak? Mój pakiet szczęścia na jesienne dni. Ale sugeruję wstrzymać się, ponieważ to będzie w zestawie jesiennym. Więc poczekajcie. Wstrzymajcie się z zakupami, nie szalejcie. Jeżeli to jest jedyny produkt, który Wam zdradzę, że będzie w pakiecie jesiennym, reszty zdradzić nie mogę, bo nie mogę po prostu. I tyle by było. Nie będę przeciągała filmu. Zobaczycie go jutro. Pojutrze pewnie zobaczycie łazienki, no chyba, że ruszę z nowym projektem. A jak nie, to łazienki obiecuję Wam, że będą w tym tygodniu, bo jedna i druga jest już nagrana, jeden film jest już zmontowany, złożony, jest wrzucony na kanał. Jest tylko kwestia wciśnięcia publikuj. Więc jak tylko trafi mi się taki dzień, że nie będę miała filmu, automatycznie puszczę tą łazienkę, a na pewno będzie taki dzień, bo muszę skończyć się malować ogrodzenie, więc potrzebuję też teraz takiego. Teraz byłam poniedziałek, wtorek, cały dzień w pracy. Po powrocie wrócił jeszcze Ksawery, trzeba było jeszcze wszystko poprać. Ja dzisiaj nastawiłam pranie, Nikola porozwieszała. Ksawery już od dzisiaj zaczął treningi z powrotem, ma dzisiaj, jutro i pojutrze, więc ja jutro dopiero nie idę do pracy. Teraz Nikola będzie 3 dni stała w pracy, później ja idę na weekend. A do tego czasu trzeba po prostu poogarniać życie i rzeczywistość, która powraca, czyli szkoła. Też muszę przebrać, bo Ksawery bardzo urósł, więc muszę przebrać jego ciuchy. Chodzi mi bardziej o kurtkę, bo coś mi się zdaje, że za tym będę musiała pojechać z nim, żeby sobie coś wybrał, bo spodnie już mu powymieniałam wszystkie na nowe. W bluzy w sumie też ma, ale powiem Wam, ostatnio zakupiłam bluzy te w Sinsayu, one były chyba po 35 zł, pokazywałam Wam te zakupy. I przyznam się szczerze, że to był mój ostatni zakup w Sinsayu, jeżeli chodzi o te bluzy. One są tak zmechacone, są tak zjechane, a są kilka razy dosłownie nałożone, więc jakość produktu fatalna. Także myślę, że bluz będę musiała kupić, ale to już nie wiem, czy to będzie Rizer, czy jakaś inna marka, czy 4F, zobaczymy. Może podjadę z nim do Outletu i w Outlecie w 4F-ie mu coś kupię. Przynajmniej tutaj jestem pewna jakości, bo już mnóstwo rzeczy miał z tego 4F-a i było ok. Dobra, kochani, ja się będę z Wami żegnać. Taki haul spożywczy i trochę pielęgnacji połączone, bo ja całkiem zapomniałam o tej parce. Kończy się miesiąc i muszę ją opublikować. Fakt faktem też dość późno do mnie przyszła, no ale to wiecie, no każdy jest w biegu, każdy, no także, ale jest ok. Dziękuję Wam za dzisiaj, jeżeli macie ochotę jeszcze na mój zestaw, pamiętajcie, link do mojego zestawu macie w opisie filmu, na dole puścicie strzałeczkę, to Wam się rozwinie, tam są wszystkie moje współprace obecne i wszelkiego rodzaju kody, które działają. Kończy się też kod, jest do końca sierpnia z Garrett. I kończy się kod na depilację. Ja jutro robię kolejną, czwartą depilację, a drugą, a trzecią, jeżeli chodzi o, nie, drugą, jeżeli chodzi o piąty stopień tej mocy, więc zobaczymy, jakie będą kolejne efekty, czy tu już coś będzie widać. Tak naprawdę od tej piątki dopiero się powinno chyba liczyć, no ale dobra, zobaczymy, nie ma co gdybać. Dobra, żegnam się z Wami, trzymajcie się cieplutko, życzę Wam miłego, spokojnego dnia i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaczki, pa!